Witajcie ponownie. Słuchajcie, teraz króciutka informacja dotycząca tego, jak wygląda akt własności nieruchomości i czy jesteśmy właścicielem mieszkania i części działki pod tym mieszkaniem, czy tylko samego mieszkania, bo to jest chyba najczęściej pojawiające się pytanie. Tak, wygląda to zupełnie dokładnie tak jak w Polsce, to znaczy, gdy zakupujecie nieruchomość w Turcji, kupujecie dane mieszkanie, czy tam dany dom, willę, jak zwał, tak zwał, apartament i udział w gruncie danej nieruchomości wspólnej. Macie to zaznaczone na wypisie z księgi wieczystej. Gdzieś tu miałam wypis, ale teraz już go nie ma, bo ktoś mi go zabrał, nieważne, pokażę Wam następnym razem. W każdym bądź razie na takim wypisie z księgi wieczystej macie dokładnie zaznaczone lokalizację nieruchomości, macie dokładnie zaznaczoną, jaki to jest udział w gruncie nieruchomości wspólnej. Także w trakcie, kiedy zakupujecie taką nieruchomość, tłumacz przysięgły obecny przy tej transakcji może Wam tam wszystko ładnie przeczytać i pytajcie się, nie róbcie tego w ciemno, pytajcie się, nie martwcie się, że to zajmuje czas, dopytujcie się o wszystko, czego nie rozumiecie. Także ten temat, Panie Łukaszu, mamy załatwiony. Do usłyszenia w następnym filmiku.